Nauki Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Dzień dobry, panie premierze. Witam, panie dyrektorze. Panie premierze, no musimy znać prawdę, choćby była najgorsza. Prezydent powiedział w orędziu, że sytuacja jest poważna. Kanclerz Merkel powiedziała o tym, że nawet 60-70% Niemców może zostać zarażonych koronawirusem. Czy Polaków też to czeka? Co do słów pani kanclerz Merkel, to uważam, że my politycy powinniśmy unikać tego typu sformułowań, dlatego że od tego są lekarze, epidemiolodzy, wirusolodzy. Natomiast z całą pewnością w Polsce musi powtórzyć się pytanie na jaką skalę to samo zjawisko, które dotknęło przed nami inne kraje Europy i, no, i dzisiaj już właściwie całego świata. Mnie już w ubiegłym tygodniu pan minister Szumowski mówił o tym, że jego przewidywania są takie, że w tym tygodniu liczba chorych sięgnie setki. No i rzeczywiście widać tę dynamikę przyrostu. Z drugiej strony mamy 13 nowych przypadków, 44 już łącznie. Tak, i każdego dnia ta liczba będzie rosnąć w ciągu najbliższych tygodni. Stąd ta bardzo trudna decyzja rządu o tym, aby zawiesić naukę w szkołach. No ja podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć na uczelniach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zawieszenie działalności szkół oznacza ogromne trudności dla milionów polskich rodzin, oznacza wieloset milionowe codziennie straty dla polskiej gospodarki, ale uważamy, że w obecnej sytuacji należało na taki krok się zdecydować profilaktycznie po to, żeby uniknąć takiego scenariusza, jaki widzimy na przykładzie Włoch. Panie premierze, studenci SGGW i Politechniki Warszawskiej mają 2 dni na opuszczenie akademików. Niektórzy też myślą, że to jest może czas dodatkowych ferii, dodatkowego czasu na przykład na jakieś spotkania w klubach czy w kawiarniach. Gwoli precyzji dzisiaj rano władze Politechniki zawiesiły ten element rozporządzenia, czyli studenci Politechniki mieszkający w akademikach na razie, jeżeli taka jest ich wola, mogą tam pozostać. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o tę kilkuset tysięczną rzeszę studentów mieszkających w akademikach, nasza rekomendacja na razie wobec braku jasnych, jednoznacznych wskazówek głównego inspektora sanitarnego jest taka, żeby każdy podejmował decyzję indywidualnie. Natomiast w ramach tej indywidualnej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za wspólnotę. Trzeba rzeczywiście zmienić tryb życia, trzeba unikać w miarę możliwości przestrzeni, w których są tłumy, trzeba ograniczać wizyty w miejscach, w których można być narażonym na kontakt z osobami chorymi, a nie wykazującymi objawów tej choroby. Panie premierze, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zamyka granice Stanów Zjednoczonych dla Europejczyków i krytykuje Unię Europejską, że takich decyzji nie podejmuje. Może czas na takie radykalne decyzje? Nie wydaje się, żeby w tym momencie i na tym etapie epidemii to było skuteczne. Ta epidemia jest w środku. Stąd decyzje poszczególnych państw narodowych, w tym polskiego państwa. My, mogę powiedzieć z ręką na sercu, na razie działamy bardzo skutecznie i wiele rozwiązań wprowadzanych w Polsce jest naśladowanych potem przez inne kraje europejskie. Między innymi mam na myśli te kontrole, które bardzo skutecznie dzięki Straży Granicznej, dzięki policji wprowadziliśmy na polskich granicach. Ale niektóre granice są zamykane, zamknięta jest już granica austriacko-włoska, zamknięta jest także granica słoweńsko-włoska. Czy, panie premierze, rząd polski rozważa może jednak na którymś etapie zamknięcie polskich granic? My żadnych rozwiązań z góry nie wykluczamy, ale uważamy, że one powinny być dostosowane do skali aktualnej, skali zagrożenia. Gdyby się okazało, że odpukać na przykład w Niemczech czy w innym z krajów sąsiadujących z Polską skala epidemii jest tak duża jak we Włoszech, wtedy możemy rozważyć całkowite zamknięcie granicy. Na razie ale tego typu... Epidemiolodzy, panie premierze, mówią o tym, że właśnie migracje ludności to jest ten czynnik, który zwiększa zachorowalność. To jest z całą pewnością racja. Stąd mój apel, który ponawiam także do braci studenckiej, aby ograniczać w miarę możliwości tę mobilność
działalność, ograniczać wyjazdy, ograniczać nawet bezpośrednie kontakty towarzyskie. Oczywiście też nie powinniśmy ulegać panice. To nie jest tak, że mamy unikać kontaktu z najbliższymi przyjaciółmi, ale jeżeli ktoś z tych przyjaciół ostatnio odwiedzał Włochy, Francję, Niemcy, to są Skype, są telefony, lepiej przenieść te kontakty w przestrzeń wirtualną. Panie premierze, czy w takim razie można powiedzieć, że rząd zachęca tych, którzy mogą zrezygnować, odroczyć podróż zagraniczną, żeby to uczynił? Zdecydowanie tak. To są jednoznaczne zalecenia głównego inspektora sanitarnego. Ja sam już 10 dni temu wydałem zalecenie uczelniom, instytutom naukowym, aby zawiesić wymianę akademicką, aby odwołać konferencje międzynarodowe, także wyjazdy na konferencje. Te ograniczenia dotykają także nas, polityków, bo nie jest tajemnicą, że w wielu krajach europejskich już są osoby chore wśród wysokich funkcjonariuszy państwa. No, zaraził się generał Mika, dowódca sił zbrojnych. To pokazuje, że rzeczywiście te kontakty międzynarodowe, wiadomo w jakich okolicznościach, zaraził się pan generał. Od generała Błockiego. Tak, w miarę możliwości powinny być ograniczone. Panie premierze, czy Warszawa, bo krążą takie plotki, zostanie ogłoszona zamkniętym miastem jutro, a może w niedzielę? Nie, w ogóle nie ma takich planów. Tak jak nie ma żadnych planów, żeby zamykać sklepy wielkopowierzchniowe, to jest taka stugębna plotka, która się szerzy. Ona jest zupełnie bezpodstawna. Pani minister Emilewicz powiedziała, że to jest fake news, że nie będą sklepy zamykane, ale Polacy obawiają się tego, że być może nie będzie komu dostarczać tych towarów albo nie będzie komu sprzedawać, bo no, obsługa sklepów też może się obawiać wirusa. Cała sytuacja jest testem na naszą solidarność, na naszą odpowiedzialność nie tylko za siebie, za swoich najbliższych, ale za całe społeczeństwo. I my Polacy, tak jak często się to dzieje w sytuacjach krytycznych, znakomicie ten egzamin zdajemy. To, że w niektórych sklepach półki są puste, to jest naturalne zjawisko psychologiczne, ale nie wiem, jeżeli pan redaktor spotyka się ze swoimi znajomymi, współpracownikami tutaj w radio, to zapewne i pan, i ja, i ogromna większość naszych słuchaczy doświadczamy takich reakcji pełnych odpowiedzialności, zadumy, czasami troski, czasami niepokoju, ale jednak nie ma objawów szerokiej paniki i bardzo dobrze. Panie premierze, pan reprezentuje środowisko naukowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ma pan kontakty swoje, też czyta pan analizy. Na jakim etapie walki z koronawirusem w skali globalnej jesteśmy? Czy może pan powiedzieć coś może optymistycznego? Tak, mogę powiedzieć, że czy optymistyczne są już pierwsze produkty, jeżeli chodzi o szczepionki. Nie wiadomo jeszcze, czy te szczepionki będą skuteczne. Chcę też powiedzieć, że podjąłem decyzję o przekazaniu 25 milionów na badania nad szczepionkami prowadzone od dawna przez Małopolskie Centrum Biotechnologii. To jest zdecydowanie najlepszy w Polsce i taki jedyny na światowym poziomie ośrodek wirusologiczny. Szef tego ośrodka, pan profesor Krzysztof Pyć, bada koronawirusy od blisko 20 lat. Również tego koronawirusa, tego konkretnego wywołującego obecną epidemię, bada już od kilku tygodni. Zresztą to centrum, to laboratorium na Uniwersytecie Jagiellońskim jest elementem takiej sieci laboratoriów z całego świata. To są najlepsze laboratoria, najlepsi naukowcy i wkład polskiej nauki w badania nad koronawirusem jest niebagatelny. Przypomnę, że gościem Sygnału Dnia jest wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Ciąg dalszy naszej rozmowy na jedynkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Panie premierze, czy Polska posiada wystarczającą liczbę lekarzy, niezbędnego sprzętu zabezpieczającego dla personelu medycznego, respiratorów? Bo tutaj pojawiają się pytania. Wszystko zależy od skali tej epidemii. Na razie jest ona utrzymywana w ryzach i nawet przewidując znaczący wzrost liczby zachorowań, a to będzie oznaczało także zdecydowany wzrost liczby osób objętych kwarantanną,
kwarantanną, uważamy, że jesteśmy na to przygotowani. Zresztą chcę powiedzieć, że polskie państwo, poszczególne instytucje naprawdę bardzo dobrze zdają egzamin. Możemy być dumni z tego, w jaki sposób przebiegają wszystkie procedury, jakie jest zaangażowanie i profesjonalizm służb państwowych. Panie premierze, to jeszcze wracając do tego zawieszenia zajęć dydaktycznych także na uczelniach, w jaki sposób też przemówić do rozsądku młodych ludzi, którzy być może chcą do tego podejść lekceważąco. Mówił profesor Szumowski, minister zdrowia, o tym, że Włosi właśnie popełnili ten błąd, że młodzi, którzy są stosunkowo zwykle lekko przechodzą tego koronawirusa, pozarażali osoby starsze i to wywołało w tej chwili dramatyczną sytuację we Włoszech. Jak tego uniknąć? Tu można się odwołać tylko do odpowiedzialności. Do odpowiedzialności i troski o innych. Jesteśmy krajem, tak jak mówiłem, bardzo solidarnym, czy społeczeństwem bardzo solidarnym. Jesteśmy społeczeństwem przywiązanym do tradycyjnych chrześcijańskich wartości, które uczą odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za bliźniego. I wydaje mi się, że można liczyć się z odpowiedzialnością przytłaczającej większości młodych ludzi, studentów czy uczniów. Komisja Europejska uruchamia 25 miliardów euro na walkę z koronawirusem. Do Polski ma wpłynąć 1 miliard euro. Czy może pan to potwierdzić i na co będzie przeznaczone? Na co będzie przeznaczona ta kwota? Mogę potwierdzić, ta kwota będzie przeznaczona na pomoc dla tych branż gospodarczych, które najbardziej cierpią na epidemii. Tutaj musimy sobie powiedzieć otwarcie, straty gospodarcze w skali świata i niestety także w skali Polski będą ogromne. Trzeba się liczyć z obniżeniem tempa rozwoju gospodarczego, chociaż na razie prognozy są o tyle optymistyczne, że w Polsce i tak będziemy mieli rozwój gospodarczy, a nie recesję. Natomiast rząd wprowadza sukcesywnie cały pakiet rozwiązań, które będą pomagać tym firmom, czy nawet całym branżom, które znajdą się w trudnym położeniu. Czy możemy powiedzieć, jakich, no na pewno to dotknie branży turystycznej, hotelarskiej, to z pewnością, ale czy możemy powiedzieć o jakichś najbardziej zagrożonych branżach i jakichś konkretnych działaniach, na które te branże mogą liczyć? Wymienił pan te branże, które są najbardziej zagrożone skutkami epidemii, ale tak naprawdę ta epidemia będzie wpływać na dynamikę rozwojową całej gospodarki. Pani minister Emilewicz przedstawiła już pierwszy pakiet rozwiązań. Mamy także inicjatywę pana prezydenta Dudy, który zapowiedział konsultacje w sprawie ułatwień dotyczących spłaty kredytów. Tego typu rozwiązania wprowadzone zostały we Włoszech, chociaż oczywiście sytuacja włoska i polska jest zupełnie nieporównywalna, bo tam państwo właściwie przestało funkcjonować i przestała funkcjonować gospodarka. Panie premierze, a jak będzie wyglądała w cieniu koronawirusa ta kampania prezydencka? Praktycznie będzie zamrożona. I tutaj wszyscy kandydaci, począwszy czy w ślad za panem prezydentem Dudą, odpowiedzialnie zapowiadają, że będą rezygnować z dużych spotkań. Zapewne większa będzie rola debat telewizyjnych, czy ta kampania w dużym stopniu przeniesie się do internetu. Ale mówiąc, debat telewizyjnych, powiedział pan premier. Przewiduje pan debatę jeszcze przed pierwszą turą? To jest pytanie i do stacji telewizyjnych, i do samych kandydatów. Z całą pewnością jednak nie będziemy mieli do czynienia z taką tradycyjną kampanią polegającą na wielkich wiecach, na rozdawaniu setek tysięcy ulotek. Natomiast muszę też panu uczciwie powiedzieć, że my przedstawiciele rządu właściwie zupełnie zapomnieliśmy o tej kampanii. Na co dzień nasze działania podporządkowane są jednemu celowi, czyli niwelowaniu skutków epidemii. Zostały niecałe dwa miesiące do daty pierwszej tury wyborów prezydenckich. Czy na tych sztabach kryzysowych rozważa się scenariusz przesunięcia wyborów? Nie, na razie tego typu propozycje w ogóle nie padają. Byłyby zdecydowanie przedwczesne. Ewentualne przełożenie terminu wyborów może być uzasadnione tylko sytuacją pandemii takiej jak we Włoszech, a więc wyłączenia funkcjonowania instytucji państwowych albo w izolacji poszczególnych regionów. Nie przewidujemy, żeby w Polsce skala
skala epidemii kiedykolwiek mogła osiągnąć takie rozmiary. Panie premierze, jeszcze wracając do tej epidemii koronawirusa, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Pojawiają się pytania, także krytyka opozycji, że, a nawet sygnały z samych szpitali, że tego sprzętu tego może zabraknąć. No, jest uruchomiona Agencja Rezerw Materiałowych, ale no, musimy się liczyć, sam pan premier powiedział, że może być rosnąca liczba dosyć tych przypadków. Czy państwo tutaj będzie interweniować? Oczywiście, że interweniujemy. Już została podjęta produkcja płynów dezynfekujących, maseczek, także tych kostiumów, które są niezbędne osobom opiekującym się w szpitalach chorymi. Natomiast z drugiej strony chcę powiedzieć, że zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie szpitale teraz zgłaszają zapotrzebowanie w, no, trochę na wyrost. Musimy odpowiedzialnie dysponować tymi środkami, które mamy, tymi maseczkami i innymi środkami medycznymi, dlatego że one powinny być skupiane stopniowo w tych szpitalach, które realnie będą walczyły z chorobą, czyli do których będą trafiali ludzie chorzy. Niektóre uczelnie zdecydowały się na dłuższy okres zawieszenia zajęć. Tak poczynił Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński. Czy to nie rodzi pewnych takich turbulencji co do roku akademickiego i czy ten rok akademicki może zostać na przykład wydłużony? Biorę pod uwagę taką możliwość, ale dzisiaj byłaby to decyzja zdecydowanie przedwczesna. Trzeba też pamiętać, że inaczej niż w szkołach, kształcenie na uczelniach w dużej mierze opiera się, a w każdym razie powinno się opierać na samokształceniu. Uczelnie w znacznie większym stopniu niż szkoły wyposażone są też w możliwości kształcenia online, takiego zdalnego. Muszę powiedzieć zresztą, że tutaj jest wiele bardzo pięknych przykładów takiej solidarności i współpracy między uczelniami, te najlepsze, największe uczelnie, które dysponują bardzo profesjonalnymi kursami online, tak zwanym e-learningiem, zadeklarowały gotowość udostępniania tych kursów innym uczelniom. To jest przykład tego, jak my, Polacy, potrafimy się zachowywać i jak powinniśmy się zachowywać w obecnej sytuacji. Rozumiem, że pan premier mówi do studentów, że to nie jest czas laby, tylko czas samokształcenia i e-learningu i można ten czas pożytecznie wykorzystać. Oczywiście. Chcę też podkreślić, że uczelnie nie zostały zamknięte. Zawieszone zostały jedynie zajęcia dydaktyczne. Normalnie funkcjonować powinna administracja uczelni, normalnie prowadzone powinny być badania. Na uczelniach trwa proces wyboru nowych władz lektorskich. Tutaj też te procedury w mojej ocenie powinny być kontynuowane. Chciałbym także przekazać po raz kolejny tę informację, która uspokoi na pewno rzesze studentów i doktorantów. Dzisiaj podpiszę rozporządzenie, na mocy którego legitymacje studenckie i doktoranckie zostaną, ich ważność zostanie przedłużona do 31 maja bez żadnej konieczności stawiania się na uczelni. Panie prezesie, na koniec, czy w takim razie też ponowi pan apel o zachowanie spokoju, o to żeby no też nie ulec panice, bo niestety elementy tej paniki obserwujemy. Zdecydowanie tak. Niezależnie od elementów tej paniki, my Polacy znakomicie, wspaniale zdajemy egzamin odpowiedzialności za siebie, za swoich najbliższych, za całe społeczeństwo. Instytucje państwowe działają sprawnie. Widać wyraźnie, że to nie jest państwo tekturowe, to jest państwo silne, zdecydowane, profesjonalne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin był gościem Sygnału Dnia Radiowej Jedynki. Dziękuję bardzo.